Ćwiczenie rozciągające mięśnie prostorniki stawu biodrowego, mięśni pośrodkowych oraz mięśnia gruszkowatego. Przyjmijmy sobie pozycję wyjściową w leżeniu na plecach. Pozycja wyjściowa. Zahaczamy sobie prawą kostką zewnętrzną o udonogi lewej. Ustawiamy sobie biodro w rotacji zewnętrznej. Kolano ucieka sobie tutaj na zewnątrz. Obejmujemy sobie lewą nogę rękoma poniżej dołu podkolanowego i przyciągamy sobie nogę w stronę do klatki piersiowej do momentu, w którym pojawi nam się pierwsze uczucie rozciągania w prawym pośladku. Gdy to uczucie już się pojawi, zatrzymujemy się i próbujemy wzbudzić napięcie w tym mięśniu poprzez docisk kostką zewnętrzną na udo i wytrzymujemy takie napięcie przez 5 do 10 sekund. Następnie rozluźniamy i pogłębiamy zakres ruchu trochę dalej, przyciągając udo do klatki piersiowej. Uczucie rozciągania narasta, zatrzymujemy się i ponownie wykonujemy napięcie. Naciskamy kostką zewnętrzną, przytrzymujemy to napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy i przyciągamy nogę bardziej do siebie. Wykonujemy trzecie powtórzenie w serii. Naciskamy kostką zewnętrzną nogi prawej, przytrzymujemy to napięcie od 5 do 10 sekund, a następnie rozluźniamy i przyciągamy nogę trochę dalej. Na końcu zatrzymujemy się w tej pozycji, przytrzymujemy ją od 30 sekund do minuty. Po tym czasie wracamy do pozycji wyjściowej.